Urodziłem się w Adamowie, a później mieszkałem w Kaczorkach. To jest gmina Krasnobród, powiat Zamość, województwo lubelskie. Tam mieszkałem do 1945 roku. W 1945 roku, kiedy Ruscy przyszli na nasz teren, to zaczęli aresztować członków Armii Krajowej, NKWD-ści. Ja w ten czas poszedłem na ochotnika do wojska. Trafiłem do 4. Pułku Kawalerii w Chrobieszowie. Miałem takie przygody jeszcze w tym Chrobieszowie, jak byłem tam szef Urzędu Bezpieczeństwa. Był bardzo cham, taki mordował akowców. No i jemu akowcy przygotowali taki piękny kwiat. Z róży i dzieciaka wesłali tam, żeby mu zaniósł ten kwiat. Bukiet taki w słoiku ładnym zamaskowany. No i on, ten chłopak mu to zaniósł. Tyle, że zszedł i tego, a ten już był ciekawy, co tam za kwiat. Musiał ruszyć, czy co? To w jego gabinecie szefa Urzędu Bezpieczeństwa. A tam była taka bombka, dość silna, także go wyrzuciło z tym, z biurkiem, wywaliło cały przyczołek domu i jego to z tym biurkiem wyskoczył na dół. Jak ten chłopak później wychodził, to obowiec jeden go zatrzymał i tego. I byli doszli co i jak. Ale że ja to zauważyłem i poszedł mówić, o co chcesz od dzieciaka? A na niego wrogę uciekaj. Ten chłopak poleciał i tego. Bo te co wiesz, dochodzili, tam by tych chłopaków aresztowali po kolei. To tam jego się cholerę skończyło, tego drania i co tam tyle wymordował. Ile zdążył Polaków, armii, chłopaków Armii Krajowej. Tam bardzo mały, krótki był ten. Ja później wyjechałem. Oni mnie przynieśli na front. Ja się znalazłem pod Berlinem. I z tego kawalerii przerzucili mnie do piechoty. Tutaj byłem dowódcą kompanii, 27. kompanii piechoty na froncie. Później szliśmy tutaj na Berlin, już jak tu ruszyliśmy Szwabów, to już pędziliśmy tam. I mogliśmy za nimi nadążyć. Pieszką tyle kilometrów tam od tego. Ale do Odry dowieźli nas pociągiem. A później przez Odrę już tam pieszo i na tereny już za Odrą i szliśmy. Także ja miałem jako w stopniu plutonowego, a byłem dowódcą kompanii tej mojej 27. Bo ten zabrak było dowódcy, było oficerów. Chwile trudne bardzo były jeszcze później na froncie. Była bieda, brak było do żywności, wiesz, pracy nie było. Jeszcze tak jak ja, młody chłopak, to w ten czas ciężko, żeby gdzieś. Dopiero w wojsku, tam jak się zahaczyłem, to już. No, rodzina została tam. Nie, mama tam z tymi młodszymi, bo i dziadkowie, jak jeszcze żyli, oni dużo pomagali nam. I mój dziadzie to był taki złotarączko, co wziął, to wszystko zrobił. No ale też tak się bidak zawinął, zanim ja poszedłem do wojska, to i on. Po dwóch tygodniach babcia
A w międzyczasie ten starszy brat płakał, tak jak dziadek zmarł, bo to był dobry człowiek taki. I taka młoda dziewczynka, 6-latek, przestraszyła się, spała. I między innymi po 9 dniach, bo te babki, wiesz, przed wojną, te dewoty, a nie przelewać na wosku, tego trzeba wosk przelać, i dziecko by się uratowało. Że nie będzie nosić po śmierci łzy wiadrami. I będzie chyba tak nosiła biedna, bo cholery nie pozwolili, i dzieciak po 9 dniach zmarł. Po tygodniu babcia, 3 dni, bo szczyki w 2 tygodniach. To wiesz, to rozpacz była, wiesz. Ten u nas był proboszcz, kanonik jego nazywali. Jeśli było trzeciego trupa, czym chować, to kazał krowę sprzedać. A ta krowa, ostatni ratunek dla tych dzieci jeszcze został. I dla nas, bo jeszcze też gówniarzem był ten czas. I wujek go okrzanił, to mówi, ty się chowa ludzi za krowy. Dopiero, ale nie poszedł, tylko poświęcił ostatniego nieboszczyka i to się obyło. No, ja już jak później, jak wspomniałem wcześniej, niepotrzebnie, jak Ruscy przyszli, to zgłosiłem się do wojska, bo aresztowali członków Armii Krajowej, NKWD. No i mi się udało, że poszedł do Chrobieszowa, do 4. Pułku Kawalerii. Z 4. Pułku Kawalerii z Chrobieszowa przynieśli mnie na front, do piechoty. I szedłem tutaj, zostałem dowódcą, bo było brak oficerów. To moi podoficerowie, oni się dowiedzieli, że a ja byłem po szkole chorąży. Mieliśmy w lesie szkołę chorążych Armii Krajowej. Ja się znałem na tym, tylko tam kilka razy tam mnie prosili, żebym przyprowadził, a oni go słuchali z boku. O, bo mi jak go bardzo zna, zarazem. I tego to się z Oryskiem. No i już mnie tam uzbroili, dali dowództwo, pierw łączność, a później dowódcę do piechoty i w pierotę. Na front. Do Odry nas dowieźli, a późnieśmy przeszli Odrę. Tośmy ganiali już ich tak na Berlin, że to pieszo za Odrą. Po zakończeniu frontu, kiedy się wojna skończyła, wróciliśmy. Jakoś tak tutaj dosłownie, staliśmy trochę nad Odrą, jak się to nazywało? Cholera, przecież. No i stamtąd przynieśli nas, zorganizowali pierwszy pułk kawalerii i tutaj do Sławna nas przynieśli. Sławnie tutaj byliśmy rok czasu. Przynieśli nas do Garwolina jeszcze. Ten pierwszy pułk kawalerii stałem tutaj w Sławnie. Nasz trafił pułk do Sławna. Rozdzielali nas nad Odrą, w Gorzowie Wielkopolskim, i pierwszy pułk trafił tutaj do tego. Drugi pułk Drawsko. Drawsko, chyba Drawsko. I trzeci był ten, co jak już nasz pułk pierwszy powstał, to te dwa były już frontowe, a nasz był dopiero po zakończeniu wojny zorganizowany. A w tym pierwszym pułku jakie były zadania? No, w pierwszym pułku kawalerii to myśmy stali tutaj, pomagaliśmy ludziom w obrobieniu ziemi zaraz po zakończeniu wojny. A później jeszcze nas przynieśli do Garwolina, no to tam ćwiczenia normalnie. I też jeździliśmy na pomoc ludziom, bo to po zakończeniu wojny, wiesz, nie było koni, nie mieli czym ludzie uprawiać. To nas wysyłali, dawali nam po kilka par koni i myśmy jechali na wioski i pomagaliśmy ludziom robić. Tam w Garwolinie dużo. No, tam właściwie służbę zakończyłem w Garwolinie.
Sam to zmobilizowali, wróciłem tutaj do Sławna. Tutaj żonę zapoznałem. Ona to na mnie jako rad poczekała. Tuśmy się pobrali. I później ściągłem moją rodzinę, mamę tam i te młodsze rodzeństwo. Także już tu usiedliśmy się na dobre. A ja jeszcze wziąłem sobie Bawor Sobarskowy na Kulioni. Ten taki ładny dom czwórka, to było moje bałorstwo. Tam miałem 6 pokoi na dole. Ślub tutaj już brałem, w tym Orzeszkowie mieszkałem. Zabiłem świniaka, 180 kilo, ciliaka. Narobiłem wędy swojej roboty. Ale co to było? Święto, pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia. Szła woda i piwo. Beczka piwa postawiłem w korytarzu. 120 ludzi na weselu było. I to w moim domu. Tam było 5 pokoi, to był jeden ogromny pokój do tańczenia, a te reszty obsadzone, bo stołami tam siedziało, żywność było. Jedzenie, picie i... A miałem już tutaj, zapoznałem tych dyrektorów banku. Taki fajny był dyrektor. Były Samopomoc Chłopska miała takie duże sklepy. I tam taki był gość starszy. Jakoś się z nim zapoznałem, bardzo lubił, polubił mnie, jego szanował. On mnie skrzynkę wódki litry dał na weselę. A starszy pan, ale wiesz, tak ładnie bawił to towarzystwo. No, ten pułkownik Łapczyński, drugi dyrektor Banku Ludowego. Same asy byli na tym weselu. To żarcie było, pycha żarcie, ale żarcie to nie tylko picie, bo to pierwszy dzień po świętach było. To tylko piwo szło i woda było w tym bałorstwie, no to prowadziłem tą gospodarkę. Ale matka mnie zmarła, która tu tylko z nią, bo żona to tam nie miała pojęcia, bo żona z miasta była dziewczyna. Krowę doiła, to zamiast do wiadra, to mleko w rękę, leciało. No i spółdzielnie zaczęli organizować. Zaczęli organizować spółdzielnie, to ja pieprzu, to zdałem to na spółdzielni, to bałorstwo. A żona dostała mieszkanie tutaj w Sławnie. I wyprowadziliśmy się do jej mieszkania. A później załatwiłem sprawę, jak już tutaj mieszkałem, wszystko z takim, to żona załatwiała wymianę na te, bo mieszkałem tam na Chrobrego. Tam miałem 3 pokoje, kuchnię, przedpokój, tylko załatwienie to obligacja na dworze była. I później się zamieniłem to z jedną taką kobietą, to żona wszystko załatwiała. Iśmy dostali to mieszkanie. To myśmy w tym pokoju mieszkali chyba ponad miesiąc. Nie chciał się wynieść później. Ja w końcu przyszedł i ona zaczęła chorować, że ona co nie wyjdzie, ta jego żona i tego. Ja zaprosiłem lekarza, to lekarz Niemiec był. Przyszedł je zbadał, ona mówi, kajny krak, ona nie chora, ona udaje. I dopiero dostałem te drugie 2 pokoje, a oni się gdzieś tam wynieśli, cholera. Zapisałem się do PSR-u, do ZSR-u. I jak to bałorstwo rzuciłem, to oni mnie wzięli na sekretarza tutaj powiatu. I ja pracowałem u nich już tam. Ten co dość dobrze oni płacili, dobrze zarabiałem tam. Także żona pracowała w urzędzie skarbowym. A ja byłem sekretarzem na teren Sławna. To jest ciężkie przejście, ale zawsze każdemu mówię i każdemu podpowiadam, tylko bez Boga ani do proga. Poszedł do Boga w całości,
Bo ja zresztą wierzyłem i moja rodzina cała wierzyła. Jakoś mnie Pan Bóg dopomagał. Byłem w okrążeniu w lesie, w biłgorajskich lasach. Pociski się mnie nad głową sypały, a ja broń udłużyłem, modliłem się, że mnie od razu zabiło. Bo nie było lekarzy, nie było leku. I przeżyłem jakoś to. Te pociski się sypały gdzieś w boki, cholera. Później drugi raz osłuchy, co oglądasz te filmy, te osłuchy. Tam byłem z nimi w tym okrążeniu i wyszłem na cało z tego okrążenia. Tam tyle chłopaków nabili. Tam chłopaki wychodzili siwe z tego, który przeżył, to wychodził siwy ze strachu. Ja jakoś tak nie przeżyłem możliwie. Głodowaliśmy 5 dni więcej gdzieś tam było. To tylko kazali nam dowódcy cukru nabrać do kieszeni i świeżyli cukrem i wodą. Nie było żywności. Ja jak wróciłem już później do życia normalnego, to mnie tu mech rósł na rękach i na twarzy z głodu. Nie było co jeść.